Dzień dobry, proszę Państwa, witam bardzo serdecznie w kolejnej edycji Familiady w League of Legends. Dzisiaj są z nami drużyna Shao oraz drużyna Random Bruce'a. Zanim przejdziemy do pierwszego pytania, żart prowadzącego. Co ma wspólnego łyżka z jesienią? Jesienią. Tak jest, trafiony! A ja nie rozumiem. Jesienią. Zapraszam kapitanów do przycisku. Wymień, czempiona na mida. Dobra, Shao pierwszy. Co jest? Zed, sprawdzamy naszą tablicę. Jest na pierwszej pozycji, 33% głosujących, czyli pytanie przejmuje drużyna Shao. Jakiś flet, pasuj. A, to ten minu! Weź wyłącz tego fleta, bo poszalejemy tu. Witam bardzo serdecznie. Może najpierw powiedz nam dwa słowa o sobie. Stakuję w platynie. Trzy słowa, ale może być. Wymień czempiona na mida. Yasuo. Yasuo, oczywiście, druga pozycja, 19% głosujących. Bezuniu. Ale żeś piknął czempiona, dopiero zauważyłem, zajebisty. No, zajebisty Hammerdinger jest. No, wygląda jak ty, Jeren. Będzie Yone. Yone! No cóż mogę powiedzieć, niestety jest. Czwarta pozycja, 11% głosujących. Hubcio. Powiem tak, ja miałem pustkę w głowie. Czempionów dużo, ale żaden, który twoi widzowie powiedzieli i spojrzałem na przeciwną drużynę. I stąd moja odpowiedź to Katarina. Kurwa, no jest Katarina, proszę państwa. Przedostatnia pozycja, 10% głosujących. Dobra, wracamy do Shao, kapitana. Pchamy ciebie. Jeszcze dwie postacie na naszej tablicy. Ari. Trzecia pozycja, 17% głosujących. Okej, to w takim razie wracamy do Vamploli. Flet znowu słyszę. Sprawdźmy, czy jest nakaza na naszej tablicy. I odpowiedź brzmi nie. Pierwszy dzynk, proszę państwa. Jeszcze jeden i drużyna przeciwna będzie mogła się naradzać. Idziemy do Beza. Jak była Katarina, może być Akali w sumie. Dobra, nie będę przeciągać. Akali to ostatnia postać na naszej tablicy. Zgadza się. Wygrywacie tę rundę i zdobywacie 100 punktów. Pozwólcie, że zrobimy krótką przerwę na kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Buff Game. Jest to apka, dzięki której grając w twoje ulubione gry, zdobędziesz punkty, które możesz wymienić na nagrody. Buff działa w tle, kiedy grasz na przykład w Ligę, Valoranta, Fortnite'a, Dotę, PUBG i wiele, wiele innych tytułów. Grając nabijasz punkty, które potem możesz wymienić na darmowe nagrody. Na przykład nowe gry, Riot Points'y, skiny czy gift cardy. Buff nie jest żadną koparką, nie obciąża twojego komputera, jest godną zaufania apką autoryzowaną przez Overwolfa. Pozwala na gromadzenie punktów na nagrody, kiedy grasz w gry, w które i tak byś grał. I nie musisz o niczym pamiętać. Punkty na nagrody zbierają się same. Kiedy już dobijesz do wymarzonego celu, po prostu wymieniasz punkty na nagrodę i cieszysz się nowym skinem czy grą. Buff jest darmową apką. Oczywiście, możesz wykupić konto premium i wtedy zbierać te punkty trochę szybciej, ale nie jest to wymagane, żeby zdobywać nagrody. Także cóż, zainstaluj Buff, graj w swoje ulubione gry i wygrywaj nagrody. Proste. Link jest w opisie, także klikajcie, a teraz wracamy do odcinka. Drugie pytanie, zapraszam do siebie Vamplole i Aishi. Najlepszy asasyn w grze. Zedzik, Zed. Zedzik, w poprzedniej rundzie był na pierwszym miejscu, czy tutaj również? Tak! Pierwsze miejsce, Zed, 43% głosujących. Easy. Dobra, przechodzimy w takim razie do czekolada. Zanim odpowiesz na to pytanie, ja mam jeszcze ważniejsze pytanie. Co tam robi pralka? Leży. Okej, dobra, nie wnikamy. Dobra, czekolad, powiedz nam, jaki jest najlepszy asasyn w grze. Akali. Jest to na trzeciej pozycji, 12% głosujących. X. Najlepszy asasyn, no nie no, zgodnie z moim przekonaniem, to jest Kha'Zix. Zdecydowanie ta modliszka. Jest to dobra odpowiedź, ale Kha'Zix był na ostatnim miejscu, tylko 7% głosujących. No bo to ludzie z brązu, więc jak chcecie wejść, to musicie pikować Kha'Zixa, zobaczcie, że jest lepszy od Zeda. Shao, potwierdzasz? Oj, tak, tak. Skoro Kha'Zix był na ostatnim miejscu, to ja bym raczej nie strzelał w Talona. Spójrz na mnie, spójrz na mnie. Katarina jest często grana chyba na low elo, więc wydaje mi się, że Katarina. A czemu od razu low elo? Przecież to wiecie, no. Nie oszukujmy się, jak się wejdzie w ustawienia ról na tym serwerze, to widać, ile osób ma przypisaną jaką rangę, nie? No to diamentów jest 6. Dobra, zostawmy to. Proszę państwa, Katarina, 9% głosujących wybrało tę właśnie postać. Wracamy do Aishi. Może Rengar? No ostatnio, strong pick. A czy jest na tablicy? Nie ma. Pierwszy Jinx. Wracamy do czekolada. Ja nie wiem. Nie wiem, wydaje mi się, że może wyjść ten Talon. No jest, to jest druga pozycja, 19% głosujących. No i proszę państwa, ostatnia pozycja naszej tablicy. Wydaje mi się, że tą postacią może być Pyke. Nie ma niestety. No, ja wiem. Czeki. Panie kapitanie, jaka jest finalna odpowiedź? Jeżeli dobrze odpowiesz, zgadniacie 100 punktów, jeżeli nie, pytanie trafia do przeciwników. Fiza daje, nie mam innego pomysłu w sumie. Dobra, zobaczmy, czy jest jakaś ryba na naszej tablicy. No i nie, nie ma tam. Pytanie trafia do przeciwników, zobaczymy, czy uda im się trafić. Dzień dobry, panie Shao. Kane. Jest asasyn, jest w grze. I jest na tablicy, 10% głosujących, gratulacje. Kolejne 100 punktów dla waszej drużyny.
Bezu, czekolad, trzecie pytanie przed wami. Najładniejszy skin to Lissina. Godfist. Polska 5, druga pozycja, 32% głosujących, czyli czekolad możesz to przebić. Tylko Muay Thai. Dobra, jest! Ale na trzeciej pozycji, 10% głosujących. No nie, bombią prowadzącego, ratunku. Dobra, czyli w takim razie pytanie trafia do drużyny Szało. Mróz, ty masz jakieś owsiki w dupie, kurwa, czy co? Powiedział chłopcu, gra na flecie od 10 minut. Dzień dobry, Chłopcze, tak. Dlaczego taki skin? Bo patrz, Lissin ma tak samo niebieskiego skina jak ten kotek, nie? I to jest moja odpowiedź, że ten niebieski, nie wiem, kurwa, Storm Rage, coś tam. Niebieski, kurwa, Storm Rage, Storm Dragon jest na naszej tablicy, tak, smog burzy, 45% głosujących, pierwsza pozycja. Zawsze miałem łeb do interesów. Dobra, w takim razie wracamy do Shao, panie kapitanie, ty grasz Lissinem, widziałem ostatnio twoje zajebiste plecy. Zamknij się. Także słucham odpowiedzi. Nightbringer. O włos, ale ci się udało, 2% głosujących wybrało tylko ten skin. Dzień dobry, Vampi. No hej, hej. Dwa piki, podpowiem, bardzo mało popularne, łącznie mają 11% głosujących. Co to będzie twoim zdaniem? Pool party? Pool party oczywiście jest. Ja tam lubię kokosa. Kogo jakosa? No, niektórzy nie lubią kokosa na przykład. Kogo jakosa? Dobra, w takim razie ostatnia pozycja na naszej tablicy, Bezu. Bez przedłużania FPX. Ajajajajaj, pierwszy błąd, proszę państwa, nie ma FPX-a. SKT1. On jest paskudny. I nie ma go na tablicy, drugi dzynk, drużyna przeciwna może się naradzać na czacie. I wracamy do Shao. Ostatnia pozycja. 3% głosujących wybrało tego skina. Boxer. Sprawdzamy, czy jest na tablicy. Nie ma. W takim razie przechodzimy teraz do drużyny Random Bruce'a. Ja głosuję na tego piłkarza, soccer. Dobra, proszę państwa, piłkarz, sprawdzamy. Skanujemy wynik. Powiem wam, że rozmawialiście o tym skinie, to nie jest piłkarz. To jest kurwa tradycyjny Lissin, czajcie? 97 punktów trafia na konto przeciwników. 3 rundy za nami, jak na razie dominacja ze strony drużyny Shao. Zapraszam Chupcia i Xa. Xa? Ja nie umiem mówić, ja nie będę nawet siłować. Dobra, raz powiem. X Ententacion. Jestem. Czy przed przeczytaniem pytania mogę coś powiedzieć drużynie przeciwnej? Jeżeli to nie będzie obraźliwe, to nie. Ale ekipę żeście zmontowali, ekipę totalnych bojów. Pytanie numer 4. Najsilniejsza runa w grze. Dobra, słuchamy Xa. Najsilniejsza elektrofiut. Elektryczny jest, ale na czwartej pozycji, 11% głosujących. Słuchamy w takim razie Chłopcia, może to przebić. First Strike. First Strike jest na tablicy, ale jest pod elektrocutem, proszę państwa, 6%. Czemu ty powiedziałeś First Strike? Chłopcia, ty trolu. W takim razie Random Bruce, słuchamy ciebie. Najczęściej graną runą jest Conqueror, więc wydaje mi się, że jest najlepsza. 14% głosujących, ale to nadal nie jest topowy pik. Na ten flat. Dzień dobry, Ejsz. Małe pytanie pomocnicze. Dlaczego taki pik? No, pięknie wygląda ta Katarina. Tak jak Ejsz i normalnie. O, przepraszam, Bruce, zrobisz taki cosplay Katariny? Musiałbym se nogi uwalić. No to co, przejdziemy do pytania, co? Nie wiem, weźmy przez the attack. Dobra, przez the attack, sprawdzamy. Nie ma jej na tablicy. Pierwszy dzynk, z ciebie do czekolada. Powiem tak, wydaje mi się, że widzowie to golemy i grają Aftershocka. Ej, ja gram Aftershocka, za karę dzynks, nie ma Aftershocka na naszej tablicy. Drugi błąd, drużyna przeciwna się naradza. Był Electrofiut, to będzie również Dark Harvest, to jest ta sama rodzina. Dark Harvest jak najbardziej jest na tablicy, jest to druga pozycja. Nadal nie ma top pika. Kolejna runa, dobra. Wydaje mi się, że Kometa będzie na pierwszym. Dobra, sprawdzamy w takim razie, czy Kometa jest na naszej tablicy. Pewnie część z was się ucieszy, bo nie ma. Sędzia Kalosz, walimy go, sędzia Kalosz. Panie kapitanie. Letal tempo. Letal tempo, tempo letalne jest silne i niezatapialne. Pierwsza pozycja, proszę państwa, 47% głosujących, gratulacje. A powiem wam, co było na ostatniej pozycji, bo to też ciekawe. 4% głosujących wybrało kurwa Predatora. Od tej rundy podwajamy punkty. Wymień postać z Dashem. Yasuo ma Dasha i jest na tablicy, to jest 10% głosujących. Czwarta pozycja. Shao, możesz to przebić. Akali. Akali również ma Dasha, również jest na tablicy, ale pytanie, czy więcej niż 10% głosujących na nią zagłosowało? No i zagłosowało na nią 11%. Jaki pech dzisiaj. Wymień postać z Daszem. Lucian. Lucian. Jest Dasha jak najbardziej, 45% głosujących, pierwsza pozycja, gratulacje, najlepszy pick. Powiedz. Szmaterina. Szmaterina nie ma Dasha chyba, tylko ma Blinka, nie? Także, niestety, pierwszy dzynks. Dobra, Chłopcio. Wayne. Również nie ma na tablicy. Drugi dzynks. Drużyna przeciwna może się naradzać na czacie. Irelia. Ma Dasha. I nie ma jej na naszej tablicy, proszę państwa. Drużyna Shao traci pytanie i przechodzimy do drużyny Random Bruce'a. Czy zdążycie się już naradzić? Tak, i masz buziaczka. Ja myślę, że to jest przekupstwo. Nasza gość to jest Ral. O kurwa, szczekają. Ja tutaj stanę. Koledzy, brońcie mnie, bo Ezreala nie ma na tablicy. No go! Ezreala, to nie jest Dash, tylko Blink. Sprawdźmy tablicę.
tablicę, proszę państwa, na dole był Shen, 7% głosujących, Aatrox, 8% głosujących i druga pozycja, 19% głosujących, Zeri. Ej, Krzysiu, słuchaj, teraz na twoich barkach jest bardzo duży ciężar, ponieważ ta drużyna ma 0 punktów. Ale pamiętaj, że wszystko jeszcze może się wydarzyć. Najlepsza postać na Arama. I Aishi pierwsza! Lux. Lux, 16% głosujących, czwarta pozycja. Może się to przebić. Malphite? Czemu się śmieją? Jest Malphite na tablicy! Co?! Ale jest na ostatniej pozycji, 12% głosujących, czyli pytanie trafia do drużyny Bruce'a. Katalina. Najbardziej to dobra inspiracja, bo jest na trzeciej pozycji, 18% głosujących. Kurwa, ten flet. Może... O! Mastery! Mastery! Jestem na drugiej pozycji, 19% głosujących. Fiddlestick, no musi być, ma za dobrą merkę. Ma dobrą merkę, ale na tablicy go nie ma. Pierwszy Jinx. Przechodzimy do Aishi znowu. Ja bym powiedziała, że to będzie Zeraz. Ale na tablicy również go nie ma drugi Jinx. O nie, on mi wiecie z kuli, 100%. Dobra, sprawdźmy, czy Kajsa jest na tablicy. Jest przejebana faktycznie, ale jej nie ma na tablicy. Dobra, Shao, możesz odpowiadać. Velkos. Proszę państwa, pierwsze punkty trafiają na konto drużyny Random Bruce'a. To jest błędna odpowiedź. Sprawdźmy, co jest na naszej tablicy. Przedostatnia pozycja to jest Veigar. I na pierwszym miejscu był Pyke. Proszę państwa, 130 punktów wędruje na wasze konto. No, gonicie, gonicie. Najlepsza postać? Podkryta. Bezu z przyciskiem! Dobra, czekolad mówi Yasuo. Jest na naszej tablicy, trzecia pozycja. Bezu, czy przebijesz? Yone. Yone również jest na tablicy, ale to 14% głosujących. Także pytanie trafia do drużyny Random Bruce'a. Yes. Powtórzę szybko pytanie. Najlepsza postać podkryta. Gdzie? Podkryta. Ukryta. Przepraszam cię, Ho, to naprawdę. Jakbym był Random Bruce'em, powiedziałbym Infinity Edge i się zorientował, że to jest Tryndamere. Nie ma go na ostatniej pozycji, bo jest na pierwszej, 26% głosujący. No i zamknij mordę, Bruce! Ja mam wręcz przeciwną prośbę. Proszę otwórz buzię i powiedz, jaki jest twój pick. Gangplank. Gangplanku, 15% głosujących, jak najbardziej. Najlepsza postać podkryta to Draven. Dobra, ja bym się z tym zgodził, ale niestety nasi ankietowani nie. Jinx! Nie, ja bym powiedział Caitlyn, bo jak ma pasywkę, to wali za całe życie. Nie wiem, czy widzowie wiedzą o tym. Dobry traf i to był najtrudniejszy ping. 5% głosujących tylko wybrało do Draventona. Jest. Tylko jedna postać. Jakby co, przypominam pytanie, najlepsza postać podkryta. A, to ja! Może Master znowu? Master i, lub jak niektórzy mówią, G. Zapnij pi***. Niestety nie ma go na naszej tablicy. Drugi Jinx, więc jeszcze raz będzie mógł się wykazać random. Ja, moja odpowiedź to jest Jinx. Dobra, lokujemy w takim razie Jinx. Nie ma jej na naszej tablicy niestety, także pytanie trafia do przeciwników. Yep. Mój konar zapłonął. Nie, tylko nie Jakub Zimny został podpalony, teraz to tylko Jakub. Ja pierdolę. Moja odpowiedź jest to Jin. Bruce będzie wkurzony, ale jest to Jin. No debil, nie mogę. Nienawidzę cię, Wymień przedmiot, poda P. Ty, remis. Remis był. Dobra, X walnął drugi raz, więc się liczy. Dobra, ja to jak poda P, to może Rabadon. Rabadabadongdong, 63% głosujących, wiadomo, najbardziej popularny pick. Pytanie trafia do was. No i Radam rozpierdolni teraz Infinity. Słuchamy teraz Bruce'a, czy będzie to Infinity Edge? Ludens Echo. Ludens Echo, druga pozycja, 23% głosujących. Nice, lecimy dalej, Aishi. Może Zonia. Zonia również jest tutaj w tym zestawieniu, 4% głosujących. Nie ma protobuild. Pierwszy błąd niestety, nie ma go na naszej tablicy. O, no to Shadow Flame. Ktoś się będzie. Nie ma Shadow Flame'a niestety na naszej tablicy. No. Drugi Jinx, z drużyną przycina, może się naradzać. I wracamy do Random Bruce'a. Tak, i teraz strollowali we mnie flash tam, jak nie odpowiem. Zajebiście. Czuję, że tak może być. Moja odpowiedź to Liandry. Dobra, proszę państwa, jest Liandry na naszej tablicy i to jest najtrudniejszy pick, bo ostatnia pozycja tylko 2% głosujących. Nadal jesteście w grze, jeszcze dwa piki. No, ja bym powiedziała, że to Voidstaff. Przedmiot jest popularny, ale niestety nie na tyle, żeby znaleźć się na naszej tablicy. No bro. Brązy nie kupują Voidstaffa, no! Brązy, napiszcie w komentarzach, czy kupujecie Voidstaffa. Everfrost. Everfrost, proszę państwa, jest na tablicy. 5% głosujących. Czyli 194 punkty trafiają na konto drużyny Shao. Ale przed nami jeszcze dwa pytania. Zróbmy tak, dwa ostatnie pytania będą warte 3 razy więcej. Także jeszcze jest szansa. Czekaj, nie jest, nie ma szansy nawet wtedy. To 4 razy więcej będą warte. To mi się podoba! Najbardziej bezużyteczna postać w LoLu. Aurelion Sol. Pierwsza myśl zawsze jest najlepsza, Aurelion Sol jest na naszej tablicy i to jest najbardziej bezużyteczny czempion. Timo. I jest na tablicy, 11% głosujących wybrało tego właśnie czempiona, gratki. Lecimy do czekolada, on ma brąza, on powinien wiedzieć. Nie.
Nie ma ich na naszej tablicy. Dzień dobry, Iksie. Moja odpowiedź to Yumi. Słyszałem, masz coś do powiedzenia na ten temat? Uwielbiam Yumi. I Yumi jest na naszej tablicy, 19% głosujących. Dobry pi. A kurde. Brusie, w takim razie wracamy do ciebie, słuchamy twojej odpowiedzi. Fivir. No, odważne stwierdzenie. Jest to jednak AD Carry, także coś tam może zrobić. I na tablicy jej nie ma. Drugi Jinx, różna przyczyna może się naradzać, a my idziemy znowu do Aishi. Widzowie mogli powiedzieć, że Bard jest useless. To prawda. Nie ma go na naszej tablicy. Pytanie trafia do Shao. Ivern. Co, Shao? Ty to powiedziałeś? No, bo oni tak pisali. Szczerze mówiąc, to był mój pierwszy pik, a czy tak piknęli nasi ankietowani? Odpowiedź brzmi tak. Ivern jest na naszej tablicy. 20% głosujących. Możemy zrobić tak, że mnożymy punkty razy 10. A i tak nie wygracie wtedy. Tylko jeżeli drużyna przeciwna ustoi w miejscu całą tą turę. O, nie ma szans, to już można od razu FF dać. Dobra, proszę państwa, przelicznik do ostatniego pytania razy 20, ale warunek jest taki, że drużyna przeciwna musi ustać w miejscu i się nie ruszać. Ej, się to nie dotyczy, bo ona to jest przy przycisku. Bez fleta. Tak, bez fleta. Finalne pytanie. Wymień postać z nieśmiertelnością. Ojoj. Dobra, wam pierwsza. Kale. 11% głosujących, to jest druga pozycja. Można to przebić. Słuchamy Aishi. Tryndamer, pierwsza pozycja, 67% głosujących, proszę państwa. Jeżeli zdobędziecie wszystkie punkty w tej rundzie, to wygrywacie. Sion. Sion jest na tablicy, proszę państwa, 7% głosujących. Można Kindred. Kindred ma ultimate'a, który broni nas przed śmiercią. I jest na tablicy, 4% głosujących. Macie jeszcze 3 szanse i tylko 2 piki, to się może wydarzyć. Chyba, że się ruszą w tym czasie. Moja odpowiedź, Zak. Jest nieśmiertelność, ale na tablicy go nie ma. To jest pierwszy Jinx, proszę państwa. Idziemy do Aishi. Zilean. Najlepsza postać w tej grze, trzeba przyznać. Jest na naszej tablicy, 6% głosujących. Dobra, ostatni pik. Ale presja na mnie, no. Wyciągaj fleta. Flet mi mówi, że to jest Karthus. Ale Karthusa nie ma na naszej tablicy i to jest drugi Jinx. Drużyna przeciwna się naradza, a my idziemy w takim razie do Xa. No to jest najważniejsze pytanie w takim razie tego programu. Ile procent osób głosowało na tą postać? 5%. Renata. Renata ma nieśmiertelkę, ale niestety nie ma jej na naszej tablicy. Ale czekajcie, czekajcie, jeszcze jest szansa. Jeszcze drużyna przeciwna musi dobrze trafić. Dobra, ja podchodzę w takim razie do kapitana. Jezus Maria, do kapitana. Kapitanie Shao. Ja wiem. Kapitanem jest teraz Vamp. Dobra, słuchamy w takim razie Vampi. Tarik. Może to dodać nawet całej drużynie. Czy to on jest tą postacią, która ma 5% głosujących i to wy wygrywacie dzisiejszą familiadę? Tak! Nie! Tak wygraliśmy, bo się ruszyli.